poniedziałek, 7 października 2019 roku o godzinie 11 w kościele ŚW. Stanisława Kostki w Warszawie odbyło się nabożeństwo żałobne za Jana Kobuszewskiego. Aktor spoczął na Starych Powązkach w grobie rodzinnym. Pogrzeb Jana Kobuszewskiego. Jak Kobuszewski zmarł w sobotę, 28 września. Wybitny polski aktor filmowy, teatralny, telewizyjny i kabaretowy miał 85 lat. Jego pogrzeb odbył się w poniedziałek, 7 października. Po nabożeństwie żałobnym w kościele ŚW. Stanisława Kostki w Warszawie, Kobuszewski został pochowany w grobie rodzinnym na Starych Powązkach. Rodzina poprosiła, aby przybyli nie składali wieńców, ale zamiast tego wsparli warszawskie hospicjum społeczne, wrzucając datki do puszek. W ostatnim pożegnaniu Jana Kobuszewskiego udział wzięło wielu popularnych polskich aktorów, m.in. Lucyna Malec, Grzegorz Wąs, Wiktor Zborowski, Andrzej Seweryn, Marek Siudem i Anna Seniuk. Podczas mszy przemawiali Maja Komorowska i Paweł Wawrzecki. Jan Kobuszewski, kim był? Jan Kobuszewski urodził się 19 kwietnia 1934 roku w Warszawie. Ukończył warszawską PWST w 1956 roku i związany był z teatrami Młodej Warszawy, 1956-1957, klasycznym, 1957-1958, polskim, 1958-1964, wielkim, 1964-1969, polskim, 1969-1975, oraz Teatrem Nowym w Łodzi, 1975-1976, i Kwadrat w Warszawie, 1976-2013. Dużą popularność przyniosły mu występy z kabaretami Dudek i Olgi Lipińskiej. Wystąpił w wielu firmach Stanisława Barei, m.in. w Nie ma róży bez ognia, Poszukiwany, Poszukiwana czy Brunet wieczorową porą.